4 października w Spodku rozpocznie się rywalizacja w ramach Mistrzostw Europy w karate tradycyjnym. Będzie to największa impreza w tej dyscyplinie w tym roku w Polsce. Taka nowa jakość powstała, nowa jak gdyby platforma, organizacja łącząca 4 największe federacje karate tradycyjnego. Co prawda pandemia troszeczkę COVID-u zaburzyła nasze przygotowania, oczekiwania. Myśleliśmy, że będzie nas co najmniej 2 albo 3 razy więcej, ale i tak nie będzie najgorzej. W tej chwili to jest 21 państw, myślę, że jeszcze być może kilka dołączy, około 1500 zawodników, no spodziewaliśmy się grubo ponad 3000, ale to było jeszcze przed pandemią. Myślę, że jak na te kłopoty z wizami, z kwarantannami, które mają zawodnicy z różnych krajów, to i tak ta frekwencja jest całkiem niezła. Bo wiadomo, że im więcej jest zawodników, im wyższy jest poziom, tym jest prościej o uwagę mediów. No na przykład tutaj widzimy się na fajnym, dużym gronie medialnym też, no bo wszyscy są zainteresowani tym, co to jest za nowa federacja, połączenie kilku stylów karate i tak dalej. Gdyby to były tylko zawody jednej z tych federacji, to na pewno ta uwaga byłaby zdecydowanie mniejsza. Więc myślę, że dzięki właśnie takim ruchom powoli idziemy w stronę coraz większej rozpoznawalności karate. Polska Federacja Karate Tradycyjnego zwróciła się do nas, że jest taki pomysł, żeby to u nas zrobić. Tutaj była otwartość władz miasta, prezydent spotkał się z prezesem Polskiej Federacji, no i ustaliliśmy, że taka impreza w Katowicach się odbędzie. My tutaj mamy przede wszystkim 2 cele. Najważniejsza sprawa to popularyzacja sportu wśród naszych najmłodszych mieszkańców, tak? Karate, podobnie jak każdy inny sport, uczy wytrwałości, uczy stawiania sobie celów. To jest coś naprawdę świetnego i ważnego w rozwoju młodych ludzi. A drugi cel, rozwój turystyki biznesowej. Mistrzostwa Europy w karate nie będą imprezą masową, w związku z tym na trybunach będzie mogło zasiąść maksymalnie 300 osób.